podstawie Karolina Erbanowskiego, o której pan powiedział, mówił tutaj o dzieciach, no nie mam dziś śmiesznego, opowiem. Karolina Erbanowska w zeszłe wakacje urodziła szóste dziecko. Szóste dziecko chłopca. Ja do niej zaznaczyłam po jakimś czasie, no jak jest Karolina z tym szóstym dzieckiem, jak jest te ślady. Ona mówi, że to jest tak, no jest sobie grę komputerową. No po prostu wchodzisz na wyższy poziom. Wszystko musisz robić szybciej. Szybciej musisz karmić, szybciej musisz ubierać, szybciej musisz biegać, ale będzie się przyzwyczajać, daje ślady i jestem gotowa na siódmy poziom. A to taka prawa poprosi moje rodzina, dzieci i tak dalej. Chciałam powiedzieć, że ja mam wrażenie, że to taki jest trochę dramat, że ja muszę przed wami występować i mówić o tym, że rodzina jest wartością. A dramat to jest nawet nie tyle dlatego, że wy musicie mnie słuchać, tylko dlatego, że to jest coś moim zdaniem tak oczywistego, że rodzina jest wartością, że aż jestem po prostu w szoku, że o takich oczywistych rzeczach trzeba mówić. No, ale niestety trzeba o nich mówić, dlatego że jak słyszeliśmy na początku, trwa wojna i to jest prawda. I nie chodzi o to, to tutaj nie chodzi o tolerancję, tutaj chodzi o całkowitą przebudowę społeczeństwa, o to, żeby na nowo je stworzyć i ukształtować, bo tym, którzy tego chcą, on się po prostu nie podoba w tym kształcie. I teraz wracając do mnie. Ja tu mam wrażenie, że zostałam zaproszona. To jako taka mała dziwo. No bo mam trójkę dzieci, pracuję, bezczelnie jestem zadowolona z tego, że mam te dzieci, co w dzisiejszych czasach no, jest w ogóle skandalicznym zachowaniem, bo należałoby po pierwsze się nie cieszyć z tego, że te dzieci się zdarzyły, bo wiele osób przy trzecie nam próbowało współczuć. Tłumaczyć się, że nie potrzeba, że jesteśmy szczęśliwi, że chcieliśmy, tak. To wiele osób bardzo, bardzo się dziwiło. To jest tak, że ta właśnie ta baba dziwo, która bezczelnie się cieszy, że ma te dzieci, pracuje, ze wszystkim sobie jakoś radzi, można to wszystko ogarnąć. Chcę wam powiedzieć trochę tak na swoim przykładzie, dlaczego kurczę, po prostu warto mieć te dzieci, warto tę rodzinę zakładać. Ja sobie po prostu nie wyobrażam życia bez rodziny i bez tych moich dzieciaków. Mam trójkę dzieci. Majka ma lat 8, Jasiek ma lat 6, Kacia ma 2,5. To jest po prostu, no i jeszcze mam męża, a wszystkie dzieci są z tym samym facetem, to jest mój mąż. I to, bo to też bywa niespotykane. Właśnie tak jak z panem profesorem Narazkowskim, kiedyś robiłam wywiad i rozmawialiśmy o dzieciach. No i tam coś od słowa do słowa, dzieci. I pan profesor Narazkowski, majka, ale ma dzieci, no tak mam trójkę. Trójkę pewnie mam. A z tym facetem? My, no tak, to jest mój mąż. Uuu, to pani redaktor, to się rzadko zdarza w dzisiejszych czasach. No więc tak, no, zdarzyło mi się. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. I teraz miałam wam powiedzieć o tym, co mi daje rodzina. Bo taki jest temat mojego wystąpienia. I ona mi daje po prostu wszystko. Daje to jest drogowskaz. Jak podejmuję decyzję w życiu, to wszystko, jakby myślę tylko o nich, tak? Jak dostaję nowe propozycje zawodowe, to się zastanawiam, czy przypadkiem rodzina na tym nie udzieli. Staram się wybierać tak, żeby to się ciągle dawało połączyć. Kiedyś dostałam fajną ofertę, ale taką, że uznałam, to jest absolutnie nie do połączenia z rodziną i trudno, niestety zrezygnowałam. Więc decyzje, miłość. Kurde, to jest taka miłość. Po prostu te dzieciaki, to jest taka miłość, że no w ogóle po prostu nie ma poza dziećmi takiej miłości. Jest to oczywiście mąż, mężczyzna, kobieta, bardzo się kochają, to jest też oczywiste. Natomiast w przypadku dzieci to po prostu człowiek wchodzi na inny etap uczuć. To jest, kurczę, coś niebywałego. Ja nieraz wracam do domu, jestem tak zdrana, po prostu zmęczona, bo napisałam ileś tam tekstów, bo zrobiłam wywiad, spisałam, wrzuciłam ileś kawałków na portal. Już po drodze nie pamiętam, jak się nazywam. I dzwonię tam, ten domofon dzwoni i po prostu taki tupot słychać z pierwszego piętra. Lecą, nie? Jedno za drugim. Mama. Wszystko przechodzi, ale to momentalnie przechodzi. Bo nie wiem, jak chciała wejść i się położyć i przespać. Odechciewa się od spać, tak? Bo każdy, wszyscy muszą opowiedzieć,
wiedzieć, co było w szkole, kto kogo i dlaczego, nie wiem, popchnął, z czego się śmiali. Jasiek musi opowiedzieć, co on tam z Kubą robił, czy wchodzili na ściany, czy na sufit, bo chłopcy w tym wieku to tam bardzo fantazują i już opowiadają takie dziwaczne historie. No i oczywiście Hania, która ma 2,5 roku, ale jest trzecia, więc mówi świetnie, bo takie te dzieciaczki, jak mają już starszego rodzeństwa, więc ona też ma mnóstwo do opowiedzenia. I po prostu akumulatory ładują się w tak mały sposób, no, że się po prostu chce, wszystkiego się chce. I to jest wszystko dla nich, przez nich. Ja piszę dużo tekstów o rodzinie, o dzieciach, dlatego że uważam, że to ma sens po prostu, że mówienie o tym, że to nie są głupoty, to po prostu ma sens. Bo co jest w życiu ważniejszego niż te dzieci, niż rodzina? Dlatego ja o nich piszę, to jest moja inspiracja, to jest mój drogowskaz, wyznacznik i po prostu wszystko, no, to taka korba. Często też ludzie pytają, jak ty dajesz radę, trójka dzieci, praca i w ogóle. No, męża, który jest przytomny, generalnie nie boi się swoich dzieci, wie, jak się obsługuje, wie, co jedzą, wie, jak je wykąpać, więc także to jest naprawdę potężna rola, żeby to robić razem, wspólnie i tak dalej. I teraz mówię wam o takich rzeczach, które dla mnie są oczywiste, ale żyjemy w takim świecie, że przestają być oczywiste. I opowiem wam o takiej historii z Kanady. Nie wiem, kto śledzi portal w polityce, być może na tą historię opracowałem, być może na niebie. To jest historia Andrew Ciaska, Polak, który wjechał do Kanady. Znacie tę historię? Niektórzy znają pewnie, tak? Więc tym, co nie znają, pokrótce ją opowiem, trochę streszczę. Więc pan Ciastek w takim biuletynie, newsletterze, który wydawał w swojej firmie, on pracował w agencji nieruchomości, zawarł takie zdanie. Tradycyjna rodzina jest najlepsza dla przyszłości dzieci. A to nie było jego zdanie. On się powoływał na badania profesora Marka Regnerusa, nie wiem, czy dobrze nazwisko wymawiam, z Uniwersytetu w Teksasie. Naukowiec przeprowadził badania na grupie 3000 dorosłych osób w wieku od 18 do 39 lat. I profesorowi Markowi wyszło, że generalnie po prostu rodzina heteroseksualna jest dla dzieci lepsza. Wśród wychowanków parków homoseksualnych jest ponad 3 razy więcej bezrobotnych niż wśród osób wychowywanych w pełnych rodzinach. To jest tylko tam jedno z danych tego badania. I wracając do pana Ciastka, on po prostu uznał, że ten raport Reglerusa, o którym przeczytał zresztą w tygodniku sieci, jest na tyle ciekawy i warto odnotowania, bo muszą w tym newsletterze takie ciekawostki psychologiczne opisywał. I uznał, że wynik tych badań jest po prostu ciekawy, tak? I zawarł takie zdanie, tradycyjna rodzina jest najlepsza do przyszłości dzieci. No i co się stało z panem Ciastkiem? On już nie ma pracy. Media amerykańskie, kanadyjskie, przepraszam, rozpętały wokół niego piekło. Został uznany za osobę nietolerancyjną. Przecież tu w ogóle nie było mowy tak o żadnej tolerancji. Zdany z panem, po prostu. Tylko tyle i aż tyle. Firma został zwolniony ze swojej firmy. Został wymazany z papierów tej firmy. Nie ma po nim śladu. Nigdy w tej firmie nie pracował. Ponieważ jego firma powiedziała, że u nich nie ma miejsca na nietolerancję. Czyli doszliśmy do takiego punktu i do takiego momentu, że to właśnie to nie chodzi o tolerancję. To jest po prostu niedługo ludzie heteroseksualni będą zamykani w gettach, albo będą zamykani w jakichś klatkach, obwożeni i pokazywani. Bo po prostu to lobby homoseksualne nas, znaczy ono próbuje nas zmieścić, tylko tak. Nas jest więcej i nas będzie więcej. Dlatego, że to my zakładamy rodziny i dlatego, że to my rodzimy dzieci. Tylko my jesteśmy nieco cichsi. Bo jak oni maszerują po ulicach z gołymi biustami, to my wtedy jesteśmy na placach zabaw.
marsz, to my wtedy czytamy, zajmujemy się dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Dlatego my musimy być głośni. Nas musi być widać, nas musi być słychać. Między innymi też dlatego tutaj przyszłam opowiedzieć o swojej rodzinie, o swoich doświadczeniach. Bo wydaje mi się, że mówienie o tym ma sens. Właśnie też kiedyś rozmawiałam z Dorotą Gawrylą, która pytała mnie o to, mówiła, dlaczego to jest tak, że nas nie słychać i nas nie widać. No bo my po prostu mamy rodziny, którymi się musimy zajmować. Jakby nie mamy czasu chodzić i krzyczeć, ale jest to, rozdaje się, ważne dla życia i rodziny. Także to jest miejsce, w którym warto być i tam mówić i być głośno. Nie wstydźmy się tego, że chcemy mieć rodziny, że uważamy, że to jest wartość. Bo człowiek bez rodziny, człowiek bez korzeni, no i staje się po prostu pusty. Łatwiej manipulować, łatwiej rozmawiać, wciskać różne używki. Takich ludzi łatwiej jest wynarodawiać, łatwiej jest ich manipulować. No nie dajmy sobie po prostu tego wszystkiego mówić. Generalnie my wiemy, jak jest. Ja mam nadzieję, że jestem dużą optymistką i naprawdę wydaje mi się, że mamy szansę tę wojnę wygrać właśnie dlatego, że jest nas więcej. Tylko musimy mówić o naszym stylu życia. Nie możemy się dać wypchnąć, zerknąć, musimy być słyszani, nie możemy dać sobie mówić, że to my jesteśmy nienormalni, bo z nami jest wszystko w porządku. To od nas zależy przyszłość tego kraju, od naszych dzieci, od tego, jakie wartości my wpoimy. I właściwie